Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj trafił do nas Tiguan, auto z przebiegiem 6000 km. I tutaj chcielibyśmy Wam pokazać, jak wygląda olej po przejechaniu 6000 km w fabrycznie nowym aucie. Tutaj pierwszy interwał z tego, co kojarzę, to chyba 25 tysięcy, tak? Tak ma mniej więcej Volkswagen? Ja nawet nie wiem. Jeszcze mnie nie stać na nowe auto, tylko jeszcze nie interesowałem się. No to teraz zobaczymy, jak wygląda olej w aucie, który ma przejane 6000 km. I tu w międzyczasie powiemy Wam, dlaczego ludzie tak też często przyjeżdżają na takie wymiany. Tragedii nie ma, nie? Nie, barwa jeszcze jest. Tak, to jest silnik benzynowy, 6000 przebiegu. Tutaj widzicie, że olej jest ciemny, natomiast jeszcze jest tutaj klarowny. Natomiast właściciel zdecydował się na taki zabieg, ponieważ no moim zdaniem zawsze po wyjechaniu z fabryki powinno się w trakcie takiego docierania silnika olej wymienić, tak? A nie zwrócić uwagi tam do jakiejś opiłki w filtrze? Nie, w filtrze było w miarę czysto, filtr też nie był jakiś zabrudzony. Ale tak jak mówisz, no to jest faza docierania. Teraz w teorii się tych silników nie dociera już. W teorii, bo w praktyce one i tak się na pewno docierają. Dopasowywują się te elementy do siebie. Więc myślę, że jak najbardziej warto. Bo też nie jest to jakiś mega duży koszt, a na pewno nie zaszkodzi, a raczej powinno pomóc. Jak dbasz, tak masz, nie? Dokładnie. Tutaj też robiliśmy ostatnio remont silnika w BMW. Też tu będzie oddzielny materiał na ten temat. Natomiast też wymienialiśmy po 1000 km olej z filtrem i tutaj były takie minimalne opiłki. Olej był naturalnie zużyty, natomiast zawsze przy takich grubszych remontach zawsze warto zrobić taki proces wymiany, nie oleju. Tak samo w skrzyni. Tak, tak samo w skrzyni, tylko najgorsze jest, wiesz co? Najgorsze jak opiłki opiłkami, jak są takie opiłki, wiesz jak jest, dotarcia. Najgorzej jak coś się robi olej taki srebrzysty, nie? Że się taka srebrzanka robi. Bo jak się robi taka srebrzanka, no to już jest problem. Tak. Ale też mamy kolejne auto na ciekawe sprawdzenie, ale to już zostawimy na kolejny odcinek. Także teraz czekamy, aż cały olej zleci. Filtr Michał od góry już wymienił, teraz zaleję oryginalnym olejem, no i w zasadzie następna wymiana już będzie w serwisie. Także w tym odcinku to już wszystko, dzięki za poświęcony czas i pozdrawiam.